Niedawno był otwarty kierunek, jak Państwo wiedzą, lekarski, najważniejszy, podstawowy. Mamy otwarte kierunki pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. I żeby uzupełnić cały ten komplet kształcenia ludzi, którzy są potrzebni dla zapewnienia podstawowej opieki zdrowotnej na terenie województwa, na terenie ziemi lubuskiej, postanowiliśmy otworzyć w tej chwili dwa kierunki. Pierwszy to fizjoterapia, to już się stało i jesteśmy w przygotowaniu i stanie się to najprawdopodobniej od przyszłego, prawie na pewno od przyszłego roku, będzie to położnictwo pielęgniarskie, także bardzo ważny i oczekiwany kierunek, który powinien być uzupełnieniem dla całego kształcenia. Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu powstał z konkretnej potrzeby. Potrzebą tą jest uzupełnienie kadry medycznej w województwie lubuskim i takim naturalnym kierunkiem rozwoju jest powoływanie kolejnych kierunków. Fizjoterapia jest absolutnie konieczna w tym pakiecie i dlatego bardzo liczymy na to, że pozyskamy kandydatów, pozyskamy studentów i będziemy mogli ich kształcić i w perspektywie wykształcić ich i tak, aby uzyskali dyplom i mogli podjąć pracę w placówkach województwa lubuskiego. System rekrutacyjny dla kierunku fizjoterapia już został otwarty 9 września o godzinie 00:00. I podaję graniczne daty. Te wszystkie informacje szczegółowe oczywiście Państwo znajdziecie na stronie internetowej w zakładce rekrutacja. Tam mamy naprawdę wszystkie dane, ale żeby już, że tak powiem, zasygnalizować. 9 września otwarcie systemu. 19 września, czyli 10 dni kandydaci mają, żeby się zarejestrować. 19 września to jest ostatni dzień rejestracji i ostatni dzień na wnoszenie opłat rekrutacyjnych. Przypomnę, że opłata wynosi 85 zł. To są takie wymogi formalne. I 21 września mamy ogłoszenie listy rankingowej osób zakwalifikowanych do przyjęcia oraz listy rezerwowej. Wczoraj został otworzony 9 oddział Krajowej Izby Fizjoterapeutów właśnie tutaj w Lubuskim, który zrzesza wszystkich fizjoterapeutów. To jest zawód, który jest zawodem, który dzięki tej organizacji został mocno wsparty zawodowo poprzez dobrą taką formalną, prawną stronę. Także również Krajowa Izba Fizjoterapii z dużą chęcią chce współpracować. Uważa, że to jest bardzo ważny element tworzenia nowych kadr, które stają się coraz starsze i to zapotrzebowanie na usługi fizjoterapeutyczne w bardzo szerokim rozumieniu, bo od takich bardzo specjalistycznych, klinicznych, poprzez takie, które dotyczą przewlekłego usprawniania osób, które potrzebują cały czas aktywności zdrowej, bezpiecznej i profesjonalnie podanej. Od urodzenia właściwie do bardzo, bardzo późnej starości ta fizjoterapia w każdej dziedzinie medycyny jest istotna i jest, co najważniejsze, bardzo ważnym elementem leczenia. Jestem fizjoterapeutą i od 30 lat pracuję w zawodzie i znam potrzeby właśnie pracy fizjoterapeutów. Jest ogromna luka nie tylko na rynku lubuskim, jest bardzo dużo potrzeb wykształcenia naszych fizjoterapeutów. W dobie teraz nawet COVID-u widać te braki, widać te luki. Ta rehabilitacja jest niezwykle ważna. Bardzo się cieszę, że zostałam zaproszona do współpracy. Bardzo mi zależy na tym, żeby nasza młodzież mogła w końcu w Zielonej Górze studiować na tym kierunku.